Łukasz Radzki, bronił Dariusz Grupa. Martyniuk po doświadczeniu Marka Widzickiego. Martyniuk.
Faulowany w polu karnym Andrzej Borowski, sędzia. Dziękuję. Aleksander Peta i wywalczył. Próba zagrania piłki do bramkarza, rzut rożny dla Gdyńskiego Bałtyku. Jest! Aleksander Peta. Spalony Andrzej Borowski, numer 10 w drużynie gości. No, patrz. W zaliczonym czasie gry pierwszej połowy prowadzenie dla drużyny Wieżycy Pelplin zdobył grający z numerem 22 Maciej Szyszkowski.